World League of Players and Audiogenics. Już w drugiej rundzie sezonu piątego emocje sięgały zenitu. W kwalifikacjach El Michael z Astona Martina wywalczył pole position, pokazując niesamowite tempo, ale jak to często bywa, wyścig to już zupełnie inna historia. Maciej Świetlicki, rezerwowy kierowca Red Bulla, zdominował rywalizację i sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Tuż za nim finiszował Jakub Sierszchuła z Mercedesa, a trzecie miejsce przypadło właśnie El Michaelowi, który musiał stoczyć zaciętą walkę aż do samego końca. To był wyścig pełen zwrotów akcji, a teraz przed nami kolejna ekscytująca runda Grand Prix Bahrajnu. Z pewnością czeka nas mnóstwo emocji. Do zobaczenia na torze!